125 cm sześciennych, a dokładnie 124, 15 koni, czyli maksymalna moc, jaką możecie mieć w motocyklu kategorii 125 albo klasy 125 na kategorię B bądź A1. To już zależy, co macie. 140 kg z płynami, gotowy do jazdy. 11 litrów zbiornika przy bardzo niskim spalaniu, zaznaczę. Yamaha XSR 125. Dzień dobry, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny motocykl. Motocykl, który nie spodziewałem się, że w tym roku zawita na moim kanale. W tym sezonie tak naprawdę. Motocykle, których nie planowałem, czyli klasa 125. 125 mam na nie plan, ale to jest na przyszły sezon. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda mi się ten plan wykonać. Natomiast trafiła do mnie teraz. To czemu by jej nie przetestować? Czemu by nie nakręcić o niej filmu? I ten test może być taki troszeczkę... Może nie tyle co chaotyczne, bo większość z moich testów jest chaotyczna, ale może być trochę nietypowy. Ja z 125 jeździłem mało. Nie powiem Wam, że nie jeździłem, bo ja od 125 w ogóle zaczynałem bardzo dawno temu od chińskiego Rometa Z125. W tym roku dwoma czy trzema 125 miałem okazję się przejechać. Nie na tyle długo, żeby też kręcić o niej film. To nie były jak gdyby użyczenia, tylko trzeba było przeprowadzić z miejsca na miejsce. Ale jakiś tam pogląd mam, jak to mniej więcej może wyglądać. I też mogę się odnieść i z perspektywy motocykli, i z perspektywy pojazdów dla posiadaczy kategorii B. Bo widzicie, fajnie mamy to skonstruowane, że musimy mieć na taki motocykl, musimy mieć jakiekolwiek prawo jazdy. Albo A1 minimum, albo B od minimum 3 lat. Nikt nie sprawdza, czy czynne, czy nieczynne to prawo jazdy, więc to trochę słabo. No ale trudno, nieważne. Grunt gruntem, że potrzebujemy już jakichś uprawnień, bo w teorii te motocykle spokojnie osiągają 100 km na godzinę, więc to już nie jest wcale tak mało. I dobrze wiedzieć, co się robi. Mam też wrażenie, że klasa 125, dzięki temu, że została zrobiona łatwiej dostępną w naszym kraju, właśnie między innymi przez tą kategorię B, troszeczkę wyparła nam z rynku 50-tki, bo niewiele już się widuje tych 50-tek na drogach, na ulicach miast, znaczy może inaczej, znacznie mniej. Pomijam oczywiście dostawców, bo oni cały czas 50-tki to jest chyba ich żywioł. Albo po prostu ekonomia. Ma być jak najtaniej, ma dojechać i jak się zepsuje, mam iść do supermarketu po nowe. To też może być tego typu zależność. Natomiast tych 125 zrobiło się na ulicach dużych miast całkiem sporo. I powiem Wam, z jednej strony się nie dziwię, a z drugiej strony naprawdę podziwiam ludzi jeżdżących motocyklami klasy 125. I to nie o to chodzi, że nie wiem, te motocykle są, nie wiem, powodem do wstydu. Broń Boże, w żaden żywy sposób. Ale podziwiam osoby, które jeżdżą motocyklami klasy 125
za stalowe nerwy. Ja patrząc z perspektywy motocykli, którymi jeździłem wcześniej, dużo mocniejszych, nawet Yamaha 3 City, którą miałem i też jest dostępna na kategorię B, była dużo żwawszym pojazdem. Mimo to, że ważyła 130 kg więcej, bo tutaj, tak jak Wam wspomniałem, tylko 140 kg gotowy do jazdy ze wszystkimi płynami. Płynami, kurczę, 11 litrów zbiornik paliwa i uwaga, litr oleju w silniku. Więc eksploatacyjnie wyjdzie bardzo tanio. Od razu do eksploatacji przejdę niewiele powyżej 2 litrów spalania. Producent deklaruje 2,1, ja chyba mam coś koło 2,2, 2,3. Coś takiego. Niewiele więcej, albo niewiele mniej. Grunt gruntem, że tutaj mi wskaźnik pokazuje, że mi starcza na około 40 do 48 km, w zależności od stylu jazdy, litr paliwa. Jeżeli chodzi o ekonomię jazdy tym pojazdem, to jest rewelacyjne. Ale wracając do podziwu dla osób jeżdżących motocyklami 125 i ich stalowych nerwów. Tak jak jeździmy sobie po zakorkowanym mieście, to no, tak naprawdę na skutery, na klasy 125 nie ma zawodnika. Są to najwęższe pojazdy, najsprawniej się w tym mieście poruszające. Najszybciej przelatują między samochodami, bo są właśnie najwęższe. Są też lekkie, więc przerzucanie ich, podpieranie się czy coś takiego nie stanowi najmniejszego problemu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy takimi motocyklami na takich drogach 70-80 na godzinę przepycham się na pole position i coś, czego z reguły nie doświadczam na mocniejszych sprzętach, to jest to, że ludzie chcą mnie dogonić. I to podejrzewam, że nie jest klasa tego, że zobaczyli, że to jest 125 i chcą mnie dogonić, bo po tym motocyklu na pierwszy rzut oka nie zobaczycie, że to jest 125, bo on wcale nie jest małym motocyklem. Jak na 125 bym powiedział, że jest nawet całkiem spory. Nie wygląda się na nim aż tak bardzo, że ojejku, jaki to jest mały. To nie wygląda na motorynkę, to wygląda już na normalny motocykl, który ma, nie wiem, czy te 300 czy 400 cm sześciennych, tak jak testowałem dla Was MT-03, to też mówiłem, że tamten motocykl wygląda na dużo większy niż jest w rzeczywistości. I w sumie też taki bardzo mały nie był. Wracając do tematu. Dojeżdżamy na pole position, ruszamy zielone i samochody chcą nas doganiać. I do tych 50-60 km na godzinę ten motocykl jest bardzo żwawy. Później nie oszukujmy się. Mamy niewielką pojemność. Mamy relatywnie niewielką moc do tego, co możemy mieć ogólnie w motocyklach, tak? Bo to jest tylko 15 koni. Co prawda jest to moc maksymalna na tego typu pojazdy, ale nie jest to Bóg wie ile. I od tych 60 na godzinę on już zaczyna się zbierać znacząco wolniej. To nie jest tak, że on nagle przestaje przyspieszać, nie, ale jest to znacząco wolniej. I te samochody nas doganiają i czasami mam takie wrażenie, że tam za nami wszyscy cisną na zasadzie, to po co żeś się przepychał, jak jedziesz tylko 90 na 80. Lewy pas jest wolny. Ale my mamy zapchane plecy, tak? Trzeba nam siedzieć na tylnej oponie. Może to tylko taki głupi fart, może to tylko taka dziwna obserwacja, a może tylko i wyłącznie przyzwyczajenie do tego, że z reguły, że motocyklami, które do tej setki mają spokojnie poniżej 7, a niektóre poniżej 4 sekund i po prostu nie jestem do czegoś takiego przyzwyczajony. Ogólnie rzecz biorąc, motocykl, tak jak mówię, do tych 60 km na godzinę jest bardzo żwawy. Później już mu idzie to troszeczkę wolniej, natomiast nie przeszkadza mu to w tym, żeby na czwartym biegu osiągnąć praktycznie prędkość maksymalną. Bo to, co udało mi się z tego motocykla wycisnąć, to było jakieś 106 km na godzinę i to już było z górki z wiatrem w plecy. Też nie ciągnąłem tego jakoś bardzo długo, żeby na siłę zdobywać kolejne kilometry na godzinę. Natomiast taka optymalna prędkość, do której się rozpędza, to jest 90 km na godzinę i to spokojnie na czwartym biegu. Dwa kolejne biegi to są nadbiegi. Można je traktować jako nadbiegi i wtedy sobie jechać troszeczkę bardziej ekonomicznie. Tylko, że te 90 km na godzinę jest troszeczkę oszukane, bo w rzeczywistości to jest jakieś 80. Jak mamy stówkę, to mi nawigacja pokazywała 90. Więc no, troszkę nam ten prędkościomierz kłamie, no ale trudno. Co zrobić? I przy takich prędkościach motocykl zachowuje się stabilnie, nie miota, nie mnie rzuca. Oczywiście, że nie mamy silnych podmuchów wiatru, no bo tutaj silne podmuchy wiatru siłą rzeczy. Motocykl waży, w tym kontekście waży tylko 140 kg, więc no trochę nim miota. Ale nie jest to jakoś, nie jest to poczucie, o Jezu, zaraz mnie zmiecie z drogi, wypadnę, świat się wali. Nie, to nie. Po prostu czuć te podmuchy wiatru, że nas trochę przesuwa. Wystarczy być na to przygotowanym i jest okej. Okay. Co do prędkości maksymalnej, nie bez znaczenia może być też moja masa, bo no nie oszukujmy się, te 15 koni ma co dźwigać.
I jeżeli chodzi o stabilność, jest jak najbardziej ok. Stabilność w zakręcie też jest jak najbardziej poprawna. Też go nie miota, jedzie za danym torem. Też go nie składam jakoś za bardzo, bo tutaj są te opony takie dualowe, nadające mu troszeczkę takiego stylu skramblerowatego. I nie chciałem ich, że tak powiem, przemęczać kładzeniem w zakręcie bugwie. Zresztą nie było takiej potrzeby, żeby się bugwie jak składać te zakręty. On naprawdę bardzo przyjemnie się prowadzi w taki zwyczajny sposób. Zresztą przy tej mocy i przy tych drogach, które mamy tutaj naokoło, na Mazowszu, ciężko jest znaleźć takie drogi, które wymagałyby dużych złożeń przy niskich prędkościach. Wyżej na rondzie mogłem sobie poszaleć, tak? Oczywiście, tak wiem, ktoś zaraz znajdzie. Ja wiem, zaraz mi powiecie, stary, ale przecież jest masa takich ruchów. Tak, tylko bierz się pod uwagę, że ten motocykl dosyć powolnie się napędza. Więc to, co dla zwykłej 600-ki, takiej nawet cywilnej typu Bandit, będzie już, ojej, jak ja się mogę tu napędzić, muszę schamować, to wy tutaj robicie i mogę się złożyć i nie zdaniem i przebijamy biegi, tak? A co do wbijania biegów, na początku miałem wrażenie, że te biegi działają troszeczkę zbyt, znaczy biegi, skrzynia działa troszeczkę za miękko, ale po chwili przyzwyczajenia już było ok. Na początku też nie czułem, czy ten bieg wszedł, nie wszedł, taki. To jest to samo, co miałem przy MT-03, że tam ta skrzynia nie klikała, ale później, nie wiem, czy po prostu ona się już dotarła, bo motocykl ma ledwo 2000 km przebiegu, czy cokolwiek innego, ale już zacząłem normalnie czuć, że te biegi wchodzą, jest prawidłowy bieg i było ok. Tak samo z, nie wiem, redukcjami czy czymś innym jest w porządku. Natomiast dosyć trudno jest zrobić takie bardzo szybkie redukcje na tym motocyklu. Może to są moje umiejętności, nie wiem, ale takie pac, ciężko. Najprościej jest zrobić redukcja, puścić sprzęgło, redukcja, puścić taki, zrobić to po prostu wolniej. Analogicznie do prędkości tego motocykla. I wtedy działa wszystko tak, jak powinno. I tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o obsługę silnika i całą resztę, to by było tak naprawdę na tyle. Motocykl bardzo przyjemnie się wkręca. Brzmi do tego, mimo to, że ten wydech w ogóle jest w skali do motocykla, jest olbrzymi. Ale nie brzmi źle. Jest dosyć cichy, to mu trzeba przyznać, ale nie brzmi źle. On też jest cichy z racji tego, że w większości przypadków i tak będziemy utrzymywać ten motocykl w górnym zakresie obrotu, więc jeżeli byłby za głośny, nie dość, że byłby męczący dla nas, mógłby być męczący dla otoczenia i naprawdę nie jest źle, ładnie brzmi. Co ciekawe, też w tym motocyklu spodziewałem się dużo większych wibracji, no bo jednak mały silnik, który będziemy trzymać non-stop, teoretycznie będziemy trzymać non-stop w wysokim zakresie obrotów, powinien mrowić, wibrować, trząść się, powinno coś rezonować. Jest coś, co rezonuje, ale to jest tak wąski zakres obrotów i to jest tak delikatne, że praktycznie trzeba się bardzo mocno wsłuchiwać, żeby tego doświadczyć. Praktycznie jest to w obrotach, których nie użytkowałem, więc czasami przy dojeździe do skrzyżowania, jak już zwalniałem, redukowałem, to słyszałem, że gdzieś tam coś się zaczyna, to były naprawdę bardzo delikatne. To jest już takie w tym momencie czepianie się na siłę, czy coś rezonuje, bo tak naprawdę z tym rezonowaniem to on ma niewiele wspólnego. Też nie mrowi i nie trzęsie się za bardzo. Dla mnie to jest bardzo przyjemne zaskoczenie, bo tak jak mówię, po małych pojemnościach z reguły dostajemy dosyć duże wibracje. No bo ten silnik jednak gdzieś, jak jest zamocowany, musi te wibracje swoje oddać. Tu jest naprawdę fajnie to zrobione. Nie czuć tej wibracji, nie czuć mrowienia, nie męczy nas jazda tym motocyklem na wysokich dla niego obrotach i na wysokich dla niego prędkościach. I tak jak Wam właśnie zacząłem mówić już w tym całym silniku, on wkręca się bardzo chętnie na obroty i rzeczywiście
Tutaj jest tak, że te wyższe obroty są potrzebne, żeby on dobrze jechał. To nie jest tak, że on na niskich obrotach w ogóle nie jedzie. Tam też coś się dzieje, natomiast te wysokie obroty są bardzo przyjemne. Tam spokojnie można go ciągnąć. Może nie tyle, co zawsze do odcięcia, bo to jest szkoda silnika, ale spokojnie można nim jechać wyższymi obrotami. Skrzynia jest tak fajnie zestopniowana, że ten ostatni bieg to rzeczywiście mam wrażenie, że jest nadbieg. I tam mamy chyba 6000 przy tych maksymalnych jego prędkościach, więc nie jest głośno, nie wibruje, nie męczy, a jedziemy już tą prędkością. I silnika przede wszystkim nie zażynamy, tak? Więc tutaj jest o tyle przyjemnie, że możemy spokojnie tą stówkę utrzymywać i nie zarżniemy tego silnika. Bo są motocykle, w których te najwyższe prędkości osiągamy przy najwyższym momencie obrotowym silnika, w sensie najwyższych obrotach silnika. I wtedy non-stop trzymanie silnika w tym zakresie jest raczej słabym pomysłem. Ogólnie silniki lubią wysokie obroty, ale nie lubią, jak są non-stop oparte o odcięcie. To jest średni pomysł. No dobrze, no ale skoro całkiem spoko przyspiesza, jak przypominam, cały czas na 125 i całkiem spoko się zmienia biegi, całkiem spoko się tym motocyklem skręca. Tak jak mówię, nie skręcałem, nie kładłem go Bóg wie jak. Ja nim jeździłem dla przyjemności. Z pozytywnym nastawieniem, z pozytywnymi wibracjami od niego, w sensie takimi z pozytywnymi doznaniami, może lepiej niż wibracjami, bo zaraz będzie, a mówię, że nie wibruje. No, więc bardzo pozytywny motocykl i bardzo przyjemnie mi się nim jeździło do momentu, kiedy nie musiałem wjechać na jakieś szybsze drogi. Oczywiście na tych szybszych drogach też zapomnijcie o wyprzedzaniu ciężarówek i tym podobnych rzeczach, bo do tego jest już potrzebny kalendarz. Tego już nie liczymy nawet w minutach, tylko w dniach, bo naprawdę to jest dosyć mała różnica waszej prędkości maksymalnej od takiej prędkości, którą porusza się typowa ciężarówka i tu się po prostu zejdzie. Może coś okazać po prostu trochę niebezpieczne, więc lepiej sobie zachować dystans i porozkoszować się widokami, o ile jest na co patrzeć. Ale ogólnie, tak jak mówię, motocykl dający masę frajdy. Natomiast czy będę na coś narzekał w tym motocyklu? No jak to ja znajdę powody do narzekań i nie jest tak, że szukam ich na siłę, one czasami same znajdują mnie. Hamulce. I tutaj od razu Wam powiem, właśnie, motocykl ma ABS, co w klasie 125 cm sześciennych nie jest wcale tak popularnym zabiegiem, bo przepisy nie zmuszają producentów jeszcze do pakowania ABS-u. Musi być minimum hamulec współdzielony, czyli jeżeli wciskacie przód, to działa też tył, jeżeli wciskacie tył, to działa też przód. Ogólnie rzecz biorąc, tu jest na szczęście ABS. Bardzo się cieszę z tego powodu, że tu jest ABS, bo motocykl nie jest tani. Porównywałem go do japońskiej konkurencji w postaci Hondy CB125R. I Honda jest jeszcze droższa. Natomiast patrząc na chińską konkurencję, są prawie o połowę tańsze. Natomiast chińska konkurencja w bardzo wielu wypadkach nie ma właśnie na przykład ABS-u. Czy ABS do motocykla kosztuje 10 tysięcy złotych? Nie wiem. Czy jakość wykonania Japonia versus Chiny kosztuje 10 tysięcy złotych? Nie wiem. Nawet nie wiem, czy on jest na pewno produkowany w Japonii, ale jako Yamaha, jako Japonię tutaj daje. Motocykl kosztuje niecałe 20 tysięcy złotych. Moim zdaniem jest to całkiem sporo jak za pojazd klasy 125, chociaż porównując go z innymi motocyklami tej klasy na rynku, jeżeli chodzi o Japonię, to jest nawet tańszy. Nie jest pod motocyklem najdroższym. Więc być może tutaj mam słaby punkt odniesienia, jeżeli chodzi o cenę takich motocykli. Ja swoją 125 nową w salonie kupiłem za 4 tysiące złotych. I to było 15 lat temu, jak nie więcej. Więc też słaby punkt odniesienia, co nie? I tak jak mówię, mi się wydaje to dosyć dużo za klasę 125, ale to mi się wydaje dość dużo ogólnie za klasę 125. Nie to, że konkretnie ten motocykl. Natomiast wracając do hamulców. Narzekanie. Narzekanie jest tylko na przedni hamulec, bo przedni hamulec w większości motocykli typu Naked czy typu Sport traktujemy jako hamulec zasadniczy, a tylny jest jako hamulec pomocniczy. Zazwyczaj są wyjątki, które przeczą tej regule, oczywiście, ale zazwyczaj tak jest, że większość siły hamowania jest na przodzie, reszta
tak bardzo mało, czasami prawie nic, a czasami mało jest na tyle. Tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Przedni hamulec jest tępawy. To znaczy on działa, ale jest po pierwsze słabo dozowalny, po drugie ten nacisk na klamkę, no naciskamy, no zwiększamy tą siłę, to się już nie bardzo zaczyna zmieniać i jest słabo dozowalny po prostu. Ja wiem, że być może za dużo wymagam od klasy 125, natomiast hamulce, kiedy połączymy przód i tył, moim zdaniem jak na tak lekki pojazd są wystarczające, nawet bym powiedział, że z małym plusem. Motocykl dobrze się zatrzymuje, dobrze hamuje, tył jest bardzo dobrze dozowalny i w trakcie jazdy mam wrażenie, że hamulec tylny jest hamulcem zasadniczym, a pomocniczy staje się przód wtedy. Ale naprawdę, jeżeli zaczniemy łączyć te hamulce, nie można narzekać na siłę hamowania, można narzekać na dozowalność przodu i na jego wyczucie, ale w połączeniu jest naprawdę ok. Naprawdę nie mogę narzekać, narzekam tylko i wyłącznie na przód. Na całość narzekać nie będę. Natomiast przy tej cenie motocykla narzekał będę na jedną rzecz. Nie wiem, ile w Japonii, przyjmijmy, że to będzie japoński motocykl, kosztuje wyprodukowanie klamek z regulacją. Jestem w stanie zrozumieć, że sprzęgło nie ma regulacji. Tniemy koszty wszędzie, gdzie się da. Ale serio, płacę dwie dychy, przypuśćmy, kupując ten motocykl, płacę dwie dychy i nie mam regulacji klamki hamulca przedniego? Serio? Przecież to nie są jakieś gigantyczne koszty. No ludzie kochani. Tak, mogę sobie wymienić na aftermarketowe, jasne. Tylko po pierwsze, nie każdy może to zrobić, bo musi z tym jechać do serwisu. Nie wiem nawet, jak gwarancja to obejmuje, nieważne. Ale kurczę, no... Motocykl będzie raczej skierowany do osób, które mają prawo jazdy kategorii B. Być może do młodzieży, która może mieć na przykład mniejsze dłonie. To ta regulacja jest potrzebna. Jest naprawdę potrzebna. Chociaż przy hamulcu sprzęgło pies trącał. Bez sprzęgła sobie jakoś poradzimy, jak będzie trudniejsze w łapaniu. Jeju, jak wieje. Mam nadzieję, że wy tego za bardzo nie słyszycie i tylko się śmiejecie z mojej fryzury. Znaczy z tego, co się z nią dzieje. Zawieszenie dosyć sztywno zestrojone, ale też, kurczę, to jest tak, ten motocykl prowadzi się dobrze, jest dosyć sztywno zestrojony, ale to nie jest zawieszenie betonowe. Natomiast średnio radzi sobie z krótkimi poprzecznymi nierównościami. Na nich po prostu dosyć mocno podskakuje, tam już troszeczkę nerwowo się zachowuje. Miałem jeszcze jakiś taki kawałek drogi mi się trafił, któregoś dnia testu i tam dosyć mocno rzeczywiście to było czuć. Powinienem mieć to nawet nagrane na GoPro, więc może będę w stanie Wam to pokazać. Chociaż GoPro ma dobrą stabilizację, to nie wiem, ile z tego tam będzie widać. I tak jak Wam też wspomniałem, motocykl prowadzi się pewnie po zakrętach, prowadzi się stabilnie, nie ma najmniejszych problemów, więc zawieszenie jest jak najbardziej ok. Oczywiście bez regulacji to nie jest narzekanie, że o Jezu, nie ma regulacji. Nie, broń Boże. To jest bardziej zwrócenie uwagi tylko na to, że po prostu jej nie ma. A nie to, że to jest jakoś, jakaś straszna wada czy coś. Bo nie. Natomiast przechodząc dalej do czegoś, co mógłbym się przyczepić. Nie wiem, na ile osoby jeżdżące motocyklami klasy 125 robią nimi duże przebiegi. W kontekście takim, że jeżdżą nimi czy to daleko, czy jeżdżą długo. Natomiast jeżeli byście jeździli powyżej 50 km za jednym podejściem, to kanapa jest dosyć twarda. Ona jest ładna, ona jest stylowa, ona jest też dosyć wysoko, co ciekawe, bo ja na tym motocyklu, jak się zatrzymałem, to jedną stopę miałem płasko, ale drugą to już musiałem mieć na paluszkach. Oczywiście motocykl jest taki, nie ma konieczności trzymania go na obydwu nogach, natomiast trochę to obrazuje, że on wcale nie jest taki niski, w sensie ta kanapa nie jest aż tak nisko i jest troszeczkę twardawa. Natomiast dobrze trzyma, nie przesuwamy się na niej, nie jeździmy po niej. I co do tego, że te 50 km i troszeczkę twarda kanapa, to też przeszkadza w tym momencie, kiedy stwierdzimy, że chcemy sobie pojeździć więcej, dalej, lepiej, dalej, w sensie na jakąś dłuższą wycieczkę, bo tym motocyklem możemy naprawdę bardzo daleko zajechać. Mamy zbiornik o pojemności 11 litrów. Motocykl pali niewiele powyżej 2 litrów. Więc te 400 km jednym dziabem żaden problem. Musielibyście się bardzo mocno postarać, żeby nie straszyło Wam paliwa na 400 km jazdy.
I to jest rewelacyjne, bo ten motocykl według katalogu, tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, pali 2,1 litra, mi tam nie przekroczył na bank, nie przekroczył 2,5 litra. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. I szczerze, gdybym miał jeździć tylko po mieście, to czemu nie? Zresztą, jak dobrze wiecie, mi się takie motocykle podobają. Ja bardzo lubię ten trochę retro styl. I powiem Wam szczerze, że do pewnego momentu w kręgu moich zainteresowań, bardzo dużych, była Yamaha XSR 700. Zapał mi trochę ostyk, jak się przejechałem Tracerem 700. Tu macie link do testu. Ale jak gdyby nie o tym. Motocykl wygląda świetnie. Naprawdę wygląda świetnie. To wszystko jest bardzo ładnie pokomponowane ze sobą. No te lusterka są trochę od czapy, ale lusterka możemy sobie akurat wymienić na troszeczkę bardziej stylowe. Jak już tu jesteśmy, no to te manetki są troszeczkę twardawe, ale się nie ślizgają. Więc tutaj myślę, że jak najbardziej w porządku. Były też takie motocykle, gdzie manetki były twarde i dodatkowo się ślizgały. To już było słabo, tutaj jest ok. Właśnie, dobrze, jak jesteśmy przy stylu. Stylowy jest też wyświetlacz. Mamy pojedynczy zegar, ale on jest cyfrowy. I na nim wszystko bardzo dobrze widać, jeżeli już widać. O co chodzi? Ten wyświetlacz bardzo lubi odbijać refleksy. Możemy sobie na nim regulować kontrast, to swoją drogą. On jest też odwrócony, czyli jest głównie czarny, a cyfry i wszystkie wyświetlenia są białe. Mamy tam spalanie, mamy przebiegi, mamy godzinę. Mamy oczywiście obrotomierz, mamy prędkościomierz i mamy wyświetlacz zapiętego biegu. I to jest wszystko ok, tylko kiedy mamy słońce tak operujące, że odbija nam się wyświetlacz, to widzimy głównie swój kask. Nawet na najwyższym trybie podświetlenia. Przynajmniej mi to doskwierało. Ale ciut lepiej by mogło być. Ciut, na nim się dużo odbija. I mówię, kontrast zwiększyłem, bo można regulować kontrast. Znalazłem tę opcję, w ogóle śmiesznie, tutaj są guziczki po bokach. I tak jak Wam mówiłem, ja lubię takie motocykle. Lubię ten klimat, lubię ten styl. I powiem Wam szczerze, że tak się zastanawiam, czy Yamaha by nie miała dobrego sukcesu. Ja co prawda testowałem MT-03, tam troszeczkę narzekałem na jego stabilność. Być może, gdyby tam troszeczkę popracować z zawieszeniem i dać silnik z MT-03 w takiej stylówie, to przynajmniej we mnie moglibyście mieć klienta. Bo 125 to nie jest jak gdyby moja kategoria. Ja jej nie potrzebuję, nie użytkuję, nie to, że nie lubię, bo nie, to nie jest tak. Tylko dla mnie to jest na co dzień za mało. Ale ja na co dzień mam pełne prawo jazdy kategorii A. Na co dzień praktycznie nie muszę jeździć po mieście, więc jeżdżę tylko... Tak naprawdę głównie po dużych miastach to ja jeżdżę tylko testówkami. Ewentualnie samochodem, ale jak muszę jechać samochodem, to jestem na to nastawiony. Wychodzę godzinę wcześniej z domu niż powinienem według nawigacji i na luzie sobie dojeżdżam. Staramy się nie spieszyć, więc może dlatego te korki aż nie są tak bardzo dla mnie dokuczliwe. Jak zaczynam się spieszyć, są upierdliwe, to prawda, no ale co zrobić? Cecha dużych miast. I ta 300 mogłaby być taka megusta, bo tak jak też na niejednym filmie Wam wspominałem, nie dość, że lubię ten styl, to ja lubię też małe pojemności. Może nie tak skrajnie małe, ale małe, rzędu 300-400 cm3. Bo to są niestresujące motocykle, a już całkiem żwawe motocykle do przyjemnego pyrkania, zwiedzania, oglądania okolicy. Więc jak najbardziej tak. I tak właśnie ten motocykl się prezentuje. Jest ładny, jest stylowy, jest dosyć duży jak na 125, o bardzo dużym zasięgu, o bardzo niskim spalaniu. Wydaje mi się, że będzie dość tani w utrzymaniu ogólnym, typu klocki, wymiana oleju, tylko litr oleju, no to naprawdę wymiana oleju to jest w porównaniu z innymi kosztami różnych pojazdów, to jest naprawdę niewiele. Do tego całkiem przyjemnie się prowadzący.
To jest naprawdę fajny motocykl. Pomimo tych paru wad, do których po prostu można się przyzwyczaić, to są trochę drobiazgi, ale daj Pan spokój. Naprawdę fajny motocykl. Moi drodzy, więc to jest Yamaha XSR125. Jestem Łukasz, kanał Filozofując o Motocyklach. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach na temat tego motocykla, czy innych, czy czegokolwiek, o czym byście chcieli ze mną podyskutować, bądź też między sobą, bo takie dyskusje też ostatnio, ładnie widziałem, rozkwitają. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.